Najwyraźniej nie mam szczęścia. Wczoraj moje wystąpienie wypadło podczas przerwy obiadowej ministra Rostowskiego, a dzisiaj najwyraźniej pan minister Rostowski, sądząc po godzinie, jest na przerwie na lunchu. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, historia lubi się powtarzać. Rok 2001, niknący w oczach AWS i Jarosław Bałc, minister finansów. W lipcu 2001 roku ujawnia, wówczas wydawało się, gigantyczną dziurę budżetową, 17 miliardów złotych. Kilka tygodni później pierwsza nowelizacja budżetu 2001. W zapomnienie poszedł Jarosław Bałc, a dziura Bałca przeszła do historii. I 12 lat później, rok 2013, dokładnie to samo. Rozpadająca się Platforma Obywatelska i Jan Vincent Rostowski, minister finansów. W lipcu 2013 roku przyznaje, że brakuje mu w budżecie 24 miliardy złotych i zapowiada pierwszą nowelizację budżetu na rok 2013. Tyle, że to dzisiaj to nie jest już dziura Rostowskiego, to prawdziwa przepaść, do której od początku rządów Platforma Obywatelska prowadziła kraj. Zbliżaliśmy się nieuchronnie kreatywną księgowością i legislacyjnymi sztuczkami ministra Rostowskiego. Najświeższa, jeszcze wczorajsza sztuczka to likwidacja progu ostrożnościowego. Ale wróćmy do budżetu 2012. Już wówczas było jasne, że minister Rostowski prowadzi finanse naszego kraju na skraj przepaści. To w tym roku zrobiliśmy tylko krok naprzód. Rok 2012 był rokiem dokręcania podatkowej śruby przedsiębiorstwom i wszystkim innym podatnikom. Aby premier Tusk nie mamił nas, że nie podnosi podatków, przypomnę tylko dwie najważniejsze podwyżki. Podwyżkę składki rentowej o 2% oraz działającą od 2011 roku podwyżkę stawki VAT do 23%. W sumie obie podwyżki miały zapewnić do budżetu dodatkowe i do FUS-u dodatkowe wpływy w wysokości ponad 12 miliardów złotych. Do tego trzeba by dodać niezwaloryzowaną w 2012 roku kwotę wolną w podatku PIT, skalę podatkową podatku PIT i szereg innych dodatkowych podwyżek, tak jak akcyzy na paliwa, papierosy, węgiel i koks, podatek od kopalin itd. Jakby to wszystko podsumować, w 2012 roku powinno wpłynąć do budżetu dodatkowo 20 miliardów złotych do budżetu i FUS. Tymczasem w końcu roku 2012 okazało się, że wpływy podatkowe nie tylko nie były wyższe od założonych, ale były niższe i to aż o 16,5 miliarda złotych. Nawet z VAT-u, pomimo tej podwyższonej stawki, zebrano o 12,2 miliarda złotych mniej. I to tylko dzięki temu, że w grudniu 2012 roku zrobiono sztuczkę polegającą na zmianie sposobu zwrotu VAT-u, dzięki czemu w 2012 wpłynęło 3 miliardy złotych VAT-u więcej. Natomiast no nic nie ginie w przyrodzie, długi również nie, więc te 3 miliardy dodatkowe VAT-u brakuje teraz państwu w 2013 roku. Dlaczego tak się stało? Czy tłumaczenie się pogorszeniu koniunktury to tylko wymówka? Czy nie zastanowiło pana, panie ministrze, dlaczego w 2012 roku bardzo szybko rosły zaległości podatkowe? Na koniec grudnia przekroczyły 27 miliardów złotych. Tak, 27 miliardów złotych zaległości podatkowych. 18,3% więcej niż rok wcześniej. Co było tego przyczyną? Urzędy skarbowe działały gorzej? Pod światłym kierownictwem ministra Rostowskiego? A może te firmy, miliony uczciwych podatników, nie mają już czego płacić? Bo nie da się corocznie dokładać obciążeń podatkowych, licząc, że tym razem jeszcze się uda wydoić. Czy nie zaskoczyły pana, panie ministrze, dane opublikowane w raporcie NBP? Realne dochody gospodarstw domowych spadły w roku 2012 o 0,8%, a w czwartym kwartale było to już mniej o 2%. A stopa dobrowolnych oszczędności ludności obniżyła się do zera. Tak, do zera. Czy nie czytał pan, panie ministrze, diagnozy społecznej 2013 profesora Czapińskiego? Zasięg ubóstwa w Polsce, a więc gospodarstw żyjących poniżej minimum socjalnego, zwiększył się w ciągu ostatnich 2 lat o 30%. Tak, o 30%. Znając te szokujące dane o ubożeniu Polaków, jakie znaczenie ma to, że wy, rządzący, że Komisja Finansów oceniacie ten budżet pozytywnie? Postawmy sobie pytanie. Czy budżet państwa to przedsięwzięcie o charakterze księgowym, aby strona winien zgadzała się ze stroną ma?
Zresztą to i tak są duże kłopoty, tak. Aby wydatek zaksięgowany był zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zasadami rachunkowości? Nie. Prawdziwym celem wydatków budżetowych jest stopniowe budowanie dobrobytu, rozwijanie i wzbogacanie kraju, zaspokajanie potrzeb obywateli. I tylko tak można ocenić budżet 2012. Tylko tak może ocenić polityk, a nie księgowy, budżet kraju. I tak patrząc na ten budżet, trzeba powiedzieć jasno, ten budżet nie został wykonany. Rozdaliście te pieniądze, panie premierze, panie ministrze, bez pomysłu na to, aby były to wydatki prorozwojowe, proinwestycyjne, aby powstawały nowe miejsca pracy. Pozwoliliście przejeść te pieniądze i to jest wasza wina. Bo co z tego, że w obszarach rolnych wydano w 2012 roku gigantyczne miliardy, ogromne pieniądze polskie i unijne na zakup maszyn rolniczych i ciągników, skoro wiele z tych maszyn stoi teraz nie w pełni wykorzystanych. Dlaczego te pieniądze nie zostały zainwestowane na przykład w przetwórstwo rolne? Jesteśmy wszak największym producentem owoców miękkich w Unii, trzecim producentem warzyw, sprzedawanych za granicę za grosze w stanie nieprzetworzonym. Mogliśmy za te pieniądze polskie i unijne zmodernizować polskie przetwórstwo rolno-spożywcze i sprzedawać towar przetworzony drożej i byłyby dodatkowe dochody zarówno rolników, jak i dodatkowe wpływy do budżetu, nowe miejsca pracy. Co z tego, panie ministrze Rostowski, że się panu zgadzają cyferki? Zresztą to samo można powiedzieć o każdej innej sferze naszej gospodarki. Fundusze unijne, jakie otrzymuje w tej chwili Polska, można porównać jedynie z pieniędzmi, które płynęły z powojennym planem Marshalla. I wówczas dzięki tamtym pieniądzom odbudowano zrujnowaną gospodarkę Europy. A czy w polskim budżecie, w decyzjach gospodarczych polskiego rządu widać jakąś wizję wydatkowania tych gigantycznych pieniędzy unijnych na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, na budowanie gospodarki bardziej rozwiniętej technologicznie, nie tylko jakiejś montowni czegoś tam. To się nazywa polityka gospodarcza, panie premierze, prawda? A wy, wydając miliony unijne, stosujecie politykę lepszego księgowego. Pieniądze z Unii dostanie ten, kto lepiej potrafi napisać wniosek o dofinansowanie. Co z tego, że w 2012 roku wydaliśmy ponad 20 miliardów złotych na budowę dróg, budując je notabene najdrożej w Europie, skoro jednocześnie wiele firm budujących te drogi upadło, a tysiące małych polskich firm do dziś ma bezustanny kłopot z uzyskaniem należności za wykonane już prace. Chwali się pan, panie ministrze, że deficyt w roku 2012 był niższy o 4,5 miliarda od planowanego. Dlaczego był niższy? Dzięki ogromnej wypłacie zysku z Narodowego Banku Polskiego, ponad 8 miliardów złotych. I to jest skandal. W ten sposób pan, panie ministrze Rostowski, stał się pilnym uczniem byłego, też wicepremiera, Andrzeja Lepera. To on mawiał, że pieniądze są w banku i należy zmusić bank centralny, by podzielił się z budżetem swoimi pieniędzmi. Wówczas pukano się w czoło. Dziś pan to realizuje. A to jest skandal. To jest skandal, by zapychać dziurę budżetową dochodami, których źródłem są nasze rezerwy walutowe. Zwłaszcza, że jak mówił prezes Belka przed chwilą, źródłem tych dochodów są przede wszystkim zmiany kursowe walut. Dochody z tytułu posiadanych rezerw powinny powiększać te rezerwy, budować zasobność naszego kraju. A jeśli mamy tych rezerw za dużo, to należałoby je przeznaczyć na zabezpieczenie egzystencji przyszłych pokoleń, a nie przejadać, panie ministrze Rostowski. Czy jest jakaś dziedzina, o której mogłem powiedzieć, że w roku 2012 odniosła sukces, że wydawszy pieniądze podatników i pieniądze pożyczone w sumie ponad 300 milionów złotych, miliardów złotych, odniesiono sukces? Kończąc rok 2012 zostawił pan, panie ministrze, bez mała bilionowy dług do spłaty dla przyszłych pokoleń. Zadłużenie Polski wzrosło o kolejne 25 miliardów złotych. Plus te miliardy oczywiście pochowane w różnych funduszach. Każdy pracujący Polak ma dziś do spłaty 60 tysięcy złotych waszego długu. Aby go spłacić, musiałby pracować za darmo 3 lata. To jest ten wasz sukces? Ale są w budżecie też fundusze pełne pieniędzy, których się nie wydaje.
Bo nie są potrzebne? Nie. To są pieniądze niezbędne. Mówię o Funduszu Pracy. Bezrobocie w grudniu przekroczyło 13%. Ponad 2,1 miliona pozostawało osób bez pracy. W tym samym czasie na koncie Funduszu Pracy zapisane było ponad 7 miliardów złotych. Potrafiłem zapisane, bo tych pieniędzy tam dawno nie ma. Zostały przejedzone, prawda, panie ministrze? Ale co to, co was odchodzą bezrobotni? Przecież nie płacą podatków do budżetu. Budżet to dla Rostowskiego to ciąg zapisów księgowych, a nie filar polityki społecznej. Jeszcze raz powtórzę. Ten budżet nie zrealizował żadnych istotnych celów społecznych, celów gospodarczych, ambicji prorozwojowych naszego kraju. W tym sensie ten budżet nie został wykonany. Będziemy więc głosowali, jako ruch Palikota, przeciwko udzieleniu absolutorium dla tego rządu. Historia lubi się powtarzać. Minister finansów Jarosław Bałc po ujawnieniu gigantycznej dziury budżetowej stracił stanowisko. Czy minister Rostowski też straci stanowisko za kilka tygodni? Jak państwo typujecie? Mówiliśmy o tym we wszystkich debatach budżetowych. Nieodpowiedzialność, kreatywna księgowość i księgowe triki. To już nie jest dziura budżetowa. To przepaść. Panie ministrze Wincent Rostowski, dość. Z czasem zapomnimy o panu tak jak o Bałcu. Tylko długi, których pan narobił, zostaną na lata. Niestety.